Jaki jest maksymalny poziom próchnicy dla warunków Polski? To się czasami tak skrótowa nazywa ekologiczną pojemnością próchnicy w glebie i w naszych warunkach klimatycznych, czyli powiedzmy sobie tego pasa środkowej Europy, między Europą Północną a Południową, tego wszystkiego powiedzmy nad Alpami mniej więcej, jest to maksymalna pojemność, to jest około 5%. To znaczy, jeżeli byśmy nawet bardzo, bardzo, bardzo pracowali nad tym i mieli gleby, które by na przykład miały tych procent 10, to w sposób zupełnie, nawet użytkując to w sposób bardzo sympatyczny i kulturalny i dobry dla gleby, będzie nam ona spadała w miejsce do około 5%. W Europie Zachodniej na dzień dzisiejszy ten poziom próchnicy w glebie jest na poziomie 3, 3,5. Ja bym sobie bardzo chciał, żeby w Polsce było dokładnie tak samo, tylko że mamy. Pecha, ja bym powiedział, podwójnego. Pierwsze to jest to, że ponad 90% powierzchni kraju są to tereny, które są polodowcowe. Tereny polodowcowe są samozakwaszające się i dlatego właśnie mam problem właśnie z pecha gleby. A z kolei w glebie, która jest kwaśna, proces humifikacyjny przebiega źle, a procesy bakteryjne rozkładu bardzo dobrze. Efekt jest taki, że trzeba włożyć u nas dużo więcej pracy w zbudowanie i w utrzymanie substancji organicznej w glebie niż na przykład we Francji. To jest jedna rzecz, to jest nasz jeden, jedno nieszczęście. Drugie nieszczęście, że nie ma tej świadomości wśród rolników i także wśród decydent, decydentów politycznych. Właśnie te, ta świadomość, jakby powiedzmy, się nie przebiła do powszechnej wiedzy że my mamy trochę inne uwarunkowania i że my potrzebujemy stworzyć warunki najpierw do tego, żeby zacząć gromadzić, więc gdyby był rzeczywisty i bym powiedział dużo bardziej rozbudowany niż dotąd istniejące programy, na przykład właśnie wapnowania gleb w Polsce, moglibyśmy stworzyć bardzo dobre warunki do tego, żeby gromadzić tą próchnicę i iść w kierunku na 2%, a bo dzisiaj według danych Jungowskich. Średnia ważona w Polsce jest 1,6%. Przy normach europejskich, gdzie pustynienie liczy się od 1,7%. Czyli my jesteśmy już krajem pustynniejącym. Jest wiele terenów, na przykład na Mazowszu, tam gdzie są sady, posadach, 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 gdzie już gleba ma poniżej 1%. Czyli zasadniczo ona już utraciła cechy gleby rolniczej. To jest działka budowlana. To są ciałki budowlane. Ale mam też wrażenie, że świadomość się zmienia. Przykładem na to chociażby będzie, może nie ten film, ale inne, które na kanale Epole się pojawiły, gdzie ludzie coraz częściej pytają o tematy próchnicy, coraz częściej chcą wiedzieć, jak o tą próchnicę walczyć, żeby ją wzbogacać. Przykładem na to są różne projekty, chociażby rolnictwa regeneratywnego, którego celem też jest podniesienie zawartości próchnicy, więc mam wrażenie, że w tym kierunku się dzieje coraz więcej i to się dzieje dosyć szybko i dużo. Tak, e... i, tutaj, i tutaj zwracam właśnie na to uwagę. Uwaga, że tu się dzieje szybko i dużo, tylko żebyśmy nie zgubili jednej rzeczy. Yy, można bardzo łatwo arymet, arytmetycznie wyliczyć, ile ja sobie tu zabezpieczę substancji organicznej wzrostu, tutaj tego, dzięki temu, że będę miał rośliny okrywowe, będę przeorywał słowem, będę przynętego. Tylko, że jeżeli na przykład się nie zadba o tą podstawową sprawę pod tytułem stosunek wapnia do magnezu i pH gleby, czyli cały ten właśnie kompleks sorpcyjny, to będzie to tylko czysta. Matematyka, która się nie zakończy niczym innym jak y, po pięciu latach sprawdzeniem, że mam jeszcze mniej substancji organicznych w glebie niż miałem pięć lat temu, ponieważ sprawa polega nie tylko na wprowadzaniu, ale na zabezpieczaniu tej, czyli musi być, muszą być stworzone warunki do tego, żeby te grzyby humifikujące po prostu ją przerobiły w humus, a nie żeby została spalona po prostu i przepalona i udostępniona roślinom jako składniki odżywcze, które częściowo będą wykorzystane, a częściowo spłyną do morza. O tym też dosyć dużo mówiliśmy w pierwszej części podcastu, więc za, też zachęcam, żeby kto nie słyszał, żeby Odtworzył tamtą część. Jeżeli chodzi o próchnicę, przyjmuje się, że około 6% zawartości próchnicy to jest azot. I teraz pytanie, czy to ten czynnik ilości azotu chociażby w reszkach roślinnych może determinować udział tych resztek w tworzeniu próchnicy w kolejnych latach? Tutaj akurat ja bym do, do tego za bardzo tego azotu nie mieszał, bo ten azot, o którym mówimy, jest to azot, który występuje głównie w białku o nazwie glomalina. To jest produkt grzybów mykoryzowych. Grzyby mykoryzowe, głównie z grupy GLOMA, tworzą swoje strzępki, i te strzępki, w części, w części ich ścian komórkowych, w, 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 wchodzi białko, które ma bardzo długi okres półrozpadu. To jest między 30 a 40 lat. I to białko powoduje właśnie to, że nam się. Tworzą także agregaty glebowe, że nam się zlepiają oprócz tych mostków, o których mówiłem wcześniej, tych, tych wapniowo-magnezowych. Także ta glomalina powoduje sklejanie części mineralnych i organicznych, tworząc także drobno strukturę. Tego dużo nie ma, bo średnio to jest około 3,6 g na kilogram gleby, ale to jest bardzo skuteczne białko w tworzeniu właśnie agregatów glebowych i one jest bardzo trwałe. Także to nie jest, nie traktujmy tego jako źródło azotu, ponieważ ono się strasznie słabo rozkłada. Cało ono cały czas powstaje i cały czas się rozkłada, ale to nie jest to, że nagle wykorzystamy 6% mamy tutaj tego dostępnego białka, bo nie. To białko jest, czyli tego azotu, ono jest bardzo trwałe. I chwała Bogu, dzięki temu nie jesteśmy w stanie tak szybko zniszczyć gleby, jakbyśmy, jakbyśmy mogli, ale z drugiej strony fakt istnienia tej glomaliny, która Decyduje także czy współdecyduje o strukturze gleby, bardzo mocno zaciemnia rolnikowi efekt jego pracy. Jeżeli rolnik robi złą robotę na polu, on zobaczy efekty tej pracy dopiero po kilkunastu latach. Prawdziwe efekty, do jakiego stopnia zdewastował tą glebę, ponieważ ta glomalina, budując strukturę gleby, będzie mu pokazywała, że cały czas jest dobrze. Tutaj tak przerwę, bo też zastanawiam się, czy autorowi tego pytania nie chodziło bardziej też o to, że ilość azotu w resztkach pożniwnych, w resztkach roślinnych, im ona będzie wyższa, tym będzie bardziej wpływała, jak gdyby na to, że tej, tej próchnicy z tych resztek w długoleciu może być więcej. Czyli czy ten azot z resztek nie pracuje, nie pracuje bardziej na, na te rozumie. procesy próchnicotwórcze? I jest dokładnie odwrotnie. Czyli im więcej mamy, im więcej mamy azotu w resztach pożniwnych, tym. Mamy większą aktywizację flory bakteryjnej, a dezaktywizację flory grzybowej, która ma dużo lepszy wpływ humifikacyjny. Dlatego też, na przykład, kiedyś, kiedyś uważano, a sądzę, że to już jest naprawdę czas zakończyć tego typu praktyki, że słomę trzeba posypać najlepiej 20 kg azotu i wtedy ona się najlepiej zinkorporuje, rozłoży i tak dalej. Tak, ona zostanie rozłożona, ale ona nie zostanie schumifikowana. To znaczy my dodając azot aktywujemy florę bakteryjną. Flora bakteryjna sobie poradzi z tą celulozą, hemicelulozą, nie poradzi sobie z ligninami. Te ligniny zostaną. Tylko, że w tym momencie, jeżeli mamy przesuniętą równowagę w kierunku bakteryjnych, no niestety grzyby muszą poczekać i są jakby w odwrocie. Jeżeli my Zadbamy nie o ilość azotu, bo tego azotu dla grzybów zawsze wystarczy, tylko zadbamy o właściwie pH, a tutaj to są właśnie ci, którzy mówią, że lepiej wziąć i 500 kg kredy wysypać zamiast 20 kg azotu w czystym składniku, czyli jednym słowem zmienimy, poprawimy pH powierzchniowe i udostępnimy tą słomę nie bakteriom, tylko grzybom. Które lepiej sobie działają właśnie w bliżej PH7, nie potrzebują azotu, ale one poło są w stanie połowę masy tej słomy przerobić na humus. Czyli, jednym słowem, no, tutaj efektywność tego procesu się zupełnie zmienia. Cały odcinek odsłuchasz na kanałach Epole na platformach YouTube, Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.